Niestety, zgubiliśmy go. Tak, wiem, Onchao, ale to nie ma sensu. Gdyby Zigo miał zamiar coś ukraść, nie pojawiłby się w kraterze niemal mówiąc: cześć, witam, widzicie mnie? Prawda? I miał okazję ukraść kryształ serca, ale tego nie zrobił. Ach, tutaj jesteś, dziwny z ciebie kot. Śmiało chodź tu, nic ci nie zrobię. Niech ci będzie, prowadź nas. Hmm? Jeju, dziękuję, Zigo. Czyli wyrocznie mówiła o tobie. Naprawdę opuściłeś Gargony i Daxa? A te krzyki, które dochodziły z zamku, świadczyły o tym, że... ten chlasz to nic panie i darmozjad. Może, ale odszukał kryształ serca. Zostawcie go, bracia. Zrobił, co do niego należało. No chyba, że chcecie jego futro na zimę. Ja wciąż tu dowodzę. No, załatwcie elfice i złapcie skrzydła tego jednorożca. Nasz pan się ucieszy. A ty, Dax, w końcu pogódź się, że to ja jestem wielka. Powiedziałaś to w złą godzinę, Gargono. To wy? Bracia, do ataku! Chcesz jeszcze? Bierzcie kryształ serca! Ja się nigdy nie poddaję! Ale mogę się chwilowo wycofać! Yuko! Mo! Gdzie kryształ serca? Nic się nie martw, jest... Tam! Niech to... Nie. Mam cię! Dzięki, Mo!